Chłopaki, jak nauczycie mnie tak kręcić piłką, obiecuję, codziennie dostaniecie darmową pizzę. A może być pizza i sok pomidorowy? Nie, chłopaki, albo sok, albo pizza. Pizza. Kokoszonku, widziałeś moje rzęsy? Wow, Julie, one tak bardzo urosły? Nie, to są sztuczne rzęsy. Julia kocha wszystko, co fałszywe, ale Julia, naturalne jest modne. Jak moja Marusia. Wow, zobaczcie, kto idzie. Kto idzie z Patrykiem? Kev, daj mi buziaka, chcę, żeby króliczki mi zazdrościły. Też mi wielkie rzeczy, pocałunek i tyle. Ominęłam jeden dzień, a wy już spotykacie się z futbolistami? Oszalałeście? Czemu na nas krzyczysz? Idź i sama się z kimś spotkaj. Taki, ty mieszasz się w nasz związek. Futboliści zakochali się w nas, a my w nich. Dokładnie, jesteśmy zakochani. Poczekaj, Mary. Cześć wszystkim! Wow, Gigi, ale jesteś super! Ej, chłopaki, a my co, nie super? A możecie być jak Gigi? Ej, chłopaki, spokojnie, Gigi to moja dziewczyna! Od teraz zawsze będę wyglądać tak fajnie! Ej, Gigi, chwal się swojemu Patrykowi, a nie naszym chłopakom! Ej, co, chłopaki, jesteście zazdrośni? Moja Gigi jest najfajniejszą z cheerleaderek! A, dziękuję, Patryk! O, dziewczyny, patrzcie na to! Żaby kręcą z futbolistami! I dobrze, lepsi futboliści niż koszykarze. Stop, a co, Kitty będzie samotną żabą? Chyba tak. Króliczki idą, całujcie. Może za szkołą, a nie tak na widoku. No dobra, na następnej przerwie. Dziewczyny, zwariowałyście? Jacy chłopcy, mamy trening. Chłopaki. Chłopaki, trzymajcie się z dala od moich żab. Chłopaki, cześć. Chłopaki, widzieliście to? Żaby nie tracą czasu, przytulają się do futbolistów. Diana, Smajlik się przewrócił. Smajlik, gdzie, gdzie? Tutaj. O moje kochanie, musisz być ostrożny. Jeszcze raz zobaczę was z futbolistami. Kitty, nie mów, co mamy robić. Jesteś zazdrosna, to nie nasz problem. Dziewczyny, widziałyście, jakie żaby kupiły kurteczki? Jestem pewna, że się dowiedziały, że my takie kupujemy i zamówiły takie dla siebie. Tak, dziewczyny, to plagiat. Bo jesteśmy fajne, one też chcą być. Dziewczyny! Spotkamy się na przerwie! Do zobaczenia, kokoszonku, będę tęsknić. Artem, papa! A Marusia. Do zobaczenia potem, Diana! Dobrze, papa Smile! Prowaste, do zobaczenia! Panax, do zobaczenia! Pa, Laila! Dzień dobry, dobrze was widzieć! Dzień dobry, nauczycielu Majku! Jana! Co, Dima? Co Diana myśli o tym, że spotykam się z żabą? Dima, wiesz, Dianę to nie obchodzi. Dima, przestań się popisywać. A niech to, Dima, mam cię dość. No dobra, mamy w klasie cheerleaderki i futbolistów. Tak, jesteśmy sportsmenkami. A my jesteśmy najfajniejsi. No i mamy w klasie przegrańców. I z czego wy się tak cieszycie, że jesteście przegrańcami? Bardzo śmieszne. Uspokójcie się, przynajmniej jesteśmy fajni. Dobra, nie będę się przechwalał, ale gram w baseball. Może ktoś z was dołączy do drużyny? Uuu, dziewczyny, mamy w szkole nauczyciela baseballu, fajnie. Chciałbym, ale muszę pracować i się uczyć. My chcemy! Chłopaki, nie idźcie, baseball jest trudny, nic z tego nie będzie. Kev, jak zaczną grać w baseball, to nie będziemy najfajniejsi. No tak, koszykarze, futboliści i baseballiści, to nie jest zabawne. Co, Kev, martwisz się, nie? Będzie trzech fajnych sportowców. Gigi nigdy ode mnie nie odejdzie, jak będę fajnym sportowcem. Mike, a kiedy będziemy trenować? Jeśli jesteście na tak, to zrobię nam harmonogram. Właśnie, dla moich uczniów te zajęcia będą darmowe. Zobaczymy, czego się tam nauczycie przegrańcy. Tak, i tak będziecie beznadziejni. No to zobaczymy. Dokładnie, udowodnimy wam. No dobra, tematem dzisiejszej lekcji to sport i złe nawyki nastolatków. Wow, fajny temat, ale my dziewczyny nie mamy złych nawyków. Dziewczyny, to źle, że przegrywy staną się sportowcami. Wyobraźcie sobie, jak dziewczyny przegrywy zaczną się popisywać. Tak, dziewczyny, to nie będzie fajne. No dobrze, skończcie swoje eseje, a ja muszę wyjść na kilka minut. Bądźcie cicho. Tak, oczywiście. Dziękuję. Bądźcie cicho w tej klasie. Tak, żaby. Jeszcze raz zobaczę was z futbolistami, to nie będziecie cheerleaderkami. A może ich kochamy? Ty też sobie znajdź chłopaka. Zobacz, Max, Smile, Browasty. Nie, dzięki, nie chcę się umawiać z koszykarzami. Ej, mieliśmy pisać esej. A rozmawiamy o związkach. Dokładnie, Kitty, futboliści są fajniejsi. Blondie! Co? Skończmy eseje i chodźmy do futbolistów na przerwie. Po co czekać na przerwę, jak możemy iść teraz? Czemu? Żeby dali nam po buziaku.
A eseje? A ile już napisałaś? Jedną linię. Wystarczy, chodźmy. Idziemy do toalety, powiedzcie nauczycielce. No dobra, żaby, na pewno was wyrzucę z drużyny. Tak, toaleta, toaleta, przypudrować nosek. Gigi, Gigi! Tak, dziewczyny. Od teraz zamierzasz się popisywać? Gigi, to nie zadziała. My jutro przyjdziemy w mini spódniczkach, które wyglądają jeszcze lepiej. Dziewczyny, ubierajcie co chcecie. I tak nie będziecie lepsze ode mnie. O, dziewczyny, Gigi was pokonała. Że co, Max? Co mówiłeś? Dobra, dobra, uspokójcie się już. Jeszcze raz. Jeszcze raz coś takiego powiesz, to poskarżymy się naszym chłopakom, rozumiesz? Możecie sobie nimi straszyć, nie boję się ich. Siadajcie. Klasa, rozumiecie? Złe nawyki są złe dla nastolatków. Rozumiemy. Dziewczyny, to takie nudne. Wiem wszystko o złych nawykach. My ich nie mamy. Dziewczyny, poprośmy o przypudrowanie noska. Dobry pomysł. Max, a mogę wyjść przypudrować nosek? A teraz porozmawiamy o sporcie. Tak, Diana, możesz na chwilę wyjść. Dziękuję. A ja też mogę? A ja, Mike, też mogę? A ja mogę. A wy co, wszystkie będziecie pudrować nosy? Tak. Nigdzie nie pójdą same, wszędzie chodzą jako grupa. Widzę, Dima, że sporo wiesz o cheerleaderkach, może sam nią byłeś. Nie, jestem futbolistą. Po prostu długo się spotykasz z cheerleaderką. Tak, to był zły związek. Dziewczyny, idziemy do kawiarni? Mówimy koszykarzom, żeby poszli z nami? A króliczki, wagarowiczki. Ojojoj, wy też wagarujecie. Witamy! Bardzo interesujący konny sport. A co tu robią żaby? Możemy prosić futbolistów? Dyrektor wezwał żaby i futbolistów. Pilnie! Nie, 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 boimy się dyrektora. Chłopaki, jeśli dyrektor was woła, to macie iść. I nie rozpraszajcie nas tu. Sporty konne to nie tylko jeżdżenie na koniach, ale też bardzo prestiżowy sport. Futboliści, my tak tęskniłyśmy! Dlaczego wzywa nas dyrektor? Nie, nie, to nie dyrektor, to my chciałyśmy! Po co? Chłopaki! Co się tutaj dzieje? Co tu się wyrabia? O, nie ma nauczycielki? Nie ma, wyszła! Cheerleaderki króliczki, może stąd wyjdziecie? Piszemy tutaj esej. Gigi, nikt cię nie pytał o zdanie. Chłopaki, wyjdźcie z lekcji. Chodźmy do kawiarni. Napisałeś smajlik? Tak, a ty? Też. Też skończyłem, idę z wami. A my powiemy nauczycielce o wszystkim. A my powiemy, że już napisaliśmy. Króliczki, nie przychodźcie do naszej klasy, i tak tu jest duszno. Chłopaki, na co czekacie? I co, tu się chcecie całować? Ja się tu nie całuję. Dobra, jesteś taki nieśmiały. Chodźmy za szkołę. Słuchajcie, dziewczyny, znajdźmy Majka na Facebooku. I obserwujmy go na Instagramie. Diana, nigdzie go nie ma, już sprawdzałam. Ale jest na portalu randkowym, dziewczyny. Zaraz wam pokażę. Co? Poszukaj go, pospiesz się. Zaprosiłyście nas tu, żeby gadać o nauczycielu? Ice pizza. Chłopaki, Ice jest w klasie, ale mogę zrobić latte albo cappuccino. Ice pokazał mi, jak to zrobić. Wow, Nat, widzę, że już tu rządzisz. Wiecie, dziewczyny, myślę, że Nat zdobyła pewność siebie. Dziewczyny, Ice to jej chłopak, to normalne. No dobra, to ja bym chciała cappuccino. Ja też. Nat, dla mnie latte. A może nauczył cię, jak robić pizzę? Jesteśmy głodni. Chłopaki, po pizzę zadzwońcie do Ice'a. Ja mogę zrobić tylko cappuccino albo latte. Mike, kiedy rozpoczynamy trening? Wyślę wam harmonogram. A swoją drogą, czyli liderek i futbolistów nie było. Do widzenia, Mike, to była fajna lekcja. Chłopaki, jak chcecie grać w baseball, to żadnych złych nawyków. Rozumiemy. Nie mamy żadnych złych nawyków. Pięknie, wyślę wam harmonogramy. No i co, chłopaki, prawie jesteśmy fajni. Nie prawie, ale już jesteśmy. Nigdy nie myślałem, że będę baseballistą. Dobra, chodźmy. Gdzie są te żaby? Żaby! Smajlik, no jak ty mogłeś tak upaść? Jak to, jak uderzyłem się kolanem w szafkę? A niech to, musisz być ostrożny. To cześć, jestem już. O, Nat, zaczęłaś przygotowania? No tak, bo chcieli tylko zwykłą kawę. Zapłacili? Nie, jeszcze nie zdążyłam. Dobra, to kto pił co? Ja piję cappuccino. Latte! Cappuccino. Gorąca czekolada. Latte. Zielona herbata. Dobra, teraz każdy musi zapłacić. My jeszcze pizzę chcemy. A my z dziewczynami chcemy deserki.
Żaby! Kitty, czemu tak krzyczysz? O, chłopaki, szukałyśmy was! Gdzie one są? Przegrywy, widzieliście żaby? Nie widzieliśmy, ale słyszeliśmy ich głosy za szkołą. Gigi, za niedługo będę fajny! Patryk, ty już jesteś fajny! Nie, Gigi, dopiero będę bardzo fajny! No dobra, pokażę im. Dziewczyny, a co z Kitty, kapitanem drużyny? Chyba straciła swoje cheerleaderki. Teraz cała szkoła będzie zazdrosna, że jesteśmy takie fajne. Dziewczyny, powiecie, że to nie my. Nie, wręcz przeciwnie, powiemy, że to byliście wy, żeby wszyscy nam zazdrościli. O, tu jesteście. Kitty? A co, trening już jest? Czemu was szukam? Tak, trening. A co macie na szyjach? Nic. Dobra, i tak już przez was ominęliśmy lekcję. Tak, idziemy już. No tak, cheerleaderki, pocałunki, tak? Oddajcie kurtki i kostiumy do szafek, znajdę inne cheerleaderki. Kitty, zakochałyśmy się. Naprawdę. Dziewczyny, wszystko już powiedziałam. Kitty, przepraszamy. Wybacz nam, Kitty. Nie wiem, Kevin, nas nawet nie opuszczają na krok. Wiem, Dima, to jest miłość, nie widzisz, że one się w nas zakochały. No w sumie to chyba fajnie się z nimi umawiać. Dziewczyny, zobaczcie jaką minę ma Kitty. To normalne, zaczęły spotykać się z futbolistami i zapomniały o cheerleaderingu. Kitty się martwi, że ich zespół osłabnie. Przecież już jest słaby. Proszę, Kitty, przepraszamy. Nie wyrzucaj bardzo nas, prosimy. Proszę, Kitty, proszę. Dziewczyny, co to za hałas? Co się stało? Kitty, nie mów nauczycielowi! Nic, same to rozwiążemy, dziękuję. Co tam ukrywacie na szyi? Jakieś tatuaże? Dziewczyny, ja wiem, co one mają na szyjach. Ja też. Dziewczyny mają kłopoty. Co to, malinki? Smile, no tak. No dziewczyny, pokażcie, co tam macie, co ukrywacie? To po prostu to jest. To tylko malinki. Kitty, prosiłyśmy. Szybko do klasy. Dzisiaj będę waszym nauczycielem zastępczym. I pogadamy o malinkach u nastolatków. Ups. Mają malinki? Wiedziałam. Pomyślcie o tym wykładzie, który Mike im dzisiaj wygłosi. Może ja ci zrobię malinkę? Nie, Smilik, dziękuję. Raczej odmówię. Chłopaki, żadnych malinek. Zostawcie lajki, subskrybujcie mój kanał i klikajcie w dzwoneczek. I czekajcie na nowe fajne odcinki. I do zobaczenia. Pa, pa wszystkim, a my idziemy posłuchać wykładu. Pa, pa, pa. Żeby ona tylko nie powiedziała, że my zrobiliśmy te malinki. Powiedzą. A co my powiemy Mike'owi? Coś wymyślimy. Bardzo śmieszne. Dziewczyny, ustopujcie. No to tak, cheerleaderki. Co to za szum się stał? Dziewczyny, zobaczcie jaki Kitty ma wyraz twarzy. To normalne, zaczęły spotykać się z futbolistami i zapomniały o cheerleaderingu. Kitty się martwi o to, że ich zespół osłabnie. Dziewczyny, ich zespół już jest słaby.